Siema YouTube, Grabo z tej strony. Z racji tego, że zjechałem już na chatę, bo jestem po egzaminach, to mogę nagrać kolejny filmik z cyklu Grabo trenuję. Właśnie wstałem, jest godzina 11, zaraz lecę zjeść śniadanie. O godzinie 15 trening. Pokażę Wam w ogóle, co robię w treningu siłowym aktualnie, bo robię go jeszcze do końca lutego. Spałem do 11, bo po prostu mogę i jak mam możliwość wyspania się tych 10, nawet 11 godzin, to zajebiście, bo no wiadomo, regeneracja i te sprawy. No, śniadanie, trochę wałka, poruluję się, poglądam jakieś sady, jeszcze coś tam pogadam. Kolejny posiłek, chociaż jeszcze potem może coś popracuję. Potem kolejny posiłek przedtreningowy, pokażę Wam, co jem. I lecimy na trening. Teraz się mnie każdy zapyta, dlaczego jest tak nisko i co to wszystko daje. A no właśnie, daje to, że jak macie normalny kosz i chcecie zrobić wsad, to można nie trafić na niski i można. Technika to jest najważniejsza rzecz, jaką możecie w ogóle trenować we wsadach. Bo są niektórzy dunkerzy, którzy skaczą nisko, ale mają tak zajebistą technikę i tak szybkie ręce, że po prostu mogą zrobić wszystko. Zajebistym przykładem jest Dimitris Mufkrivenko. Gość nie skacze wysoko, ale po prostu z racji tego, że ma mega zajebiście szybkie łapy. Co prawda też trochę długie, ale szybkie. Ma mega dobrą technikę, no to właśnie jest w stanie robić wszystkie. Jeśli chodzi o wałkowanie, u mnie to wygląda tak. Nie tak. U mnie to wygląda tak, że po prostu kiedy mam ochotę, to biorę sobie wałek i tak o po prostu przejeżdżam sobie całe ciało na szybkości. Oczywiście wiadomo, przed treningiem staram się też nie szaleć z tym. Zazwyczaj po treningu bawię się tym trochę dłużej. I jedni mówią, że to nie pomaga, mi to na pewno pomaga, więc będę to robił. No, skoro coś pomaga, to czemu mam tego nie robić, nie? Posiłek przedtreningowy, 200 g mięsa mielonego z piersi syndyka, około 200 g pasaty, czyli tego sosu pomidorowego, 100 g makaronu, trochę papryki, cebuli i za 2 godziny siłka. O, poczciwe Audi. Przejechałem już jakieś 80 tysięcy kilometrów, odkąd mam prawko. Zjebało się wszystko, co się mogło zjebać, ale wynaprawiałem i jeździ dalej. Szybkie zakupy. Monster, banan.
pierwszy odkłada pieniądze i wyświadcza przysługi, drugi trwoni cały szelest. Popada w tył pierwszy wieczorami z książką, pyta, czy jesteś wolna, drugi chamski i wulgarny. Znów odpala, jest nas dwóch. Chyba wystarczy pierwszy mężczyzna. Ciężko. Idealna muzyka pod trening. Idziemy z koksem. Idziemy! Czwarta seria! W ostatnim treningu, znaczy w poprzednim treningu, co robiłem przednie, 120, ostatnia seria już. Ostatnie powtórzenie już było naprawdę ledwo. A teraz już tak, myślę, że spokojnie, z zapasem jeszcze jedno powtórzenie miałem. Także do przodu. Jak to na grupie Armia WK piszą, dojem ciężaru, to trzeba tak zrobić. Następne ćwiczenie martwy na prostych, 4 serie po 5 powtórzeń. Jedziemy. Łatwo idzie, to jeszcze dokładam dyszkę. Dawno już nie robiłem tego ćwiczenia, więc nie chciałem spalać teraz. Więc używajcie, że on tyle się
ostatnie ćwiczenie. Przysiad bułgarski. Zawsze robiłem z hantlami, ale ostatnio się przesiadłem na... Przeniosłem się na sztangę. I no. 4 serie. Po 4 powtórzenia na nogę. Tak myślę, z ciężarem tak 80 kg, coś takiego w tej granicy. Zobaczymy, jak będzie szło. Ogólnie teraz troszkę przytyłem, troszkę większy zrobiłem. Jak to w ogóle można nazwać troszkę większym? 80 kilo jakieś. Dlatego już trochę ulany jestem. Ale no, musiałem tak zrobić, bo... To widać. Musiałem tak zrobić, bo 2 lata temu trenowałem podobnie jak teraz. I sezon przyniósł naprawdę, był naprawdę owocny. Rok wcześniej troszkę sobie trenowałem, nie zrobiłem tak, nie zbudowałem takiej zajebistej siły. I to był mój błąd, bo sam widziałem po sobie, że skaczę po prostu niżej i no po prostu byłem słabszy. Dlatego teraz do końca lutego jeszcze dużo dźwigam i marzec zaczynamy dynamikę. Niektórzy tego nie oddzielają, ale mi tak jest po prostu lepiej. Lepiej się czuję. Goes to his corner, the whole world is like that, that's it. Once he comes back out, that's it. Mike's gonna just hammer it. And exactly that, Mike Tyson came out like, I got him. I got this kid up against the rope. Listen to me, many of you right now, no. I got you up against the rope. No. You can't give up, you can't give in. Listen to me, if it was easy, everybody would do it. And if life's got you backed up, I need you to do it with it. Buster Douglas start fighting back. The world is shocked. Goliath has been knocked down. What happened? And it went to Buster Douglas and they asked Buster Douglas simply, like, what happened? And Buster Douglas said, listen to me, it's real simple. Before my mother died, she told the whole world that I was going to be Mike Tyson. And 2 days before the fight, my mother died. Buster Douglas had a decision to make. When his mother died, he could die with his mother, or he made a decision, I can wake up and I can live for mom. And he knocked Mike Tyson out simply because his why was greater than that punch. Ostatnie ćwiczenie na brzuch, holohody, 3 serie po 30 sekund. Kurwa, 30 sekund zrobiłem 46.
bo nie miał stopera. Tylko patrzę na długość silniku. Ostatnie ćwiczenie z taką zabaweczką. Trzy serie po 7 wyjazdów. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself when this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through this, okay? This is only gonna end up bad for you. It's gonna end up. Let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Or if it's not hard, you start looking for something to blame. Like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rain. It's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Koniec. Chwilę, ale takiej jogi trochę zrobię. Może troszkę wałka i over. No, także trening skończony. Trwało to jakieś chyba półtorej godziny, dwie, coś takiego. Jeżeli podobało się wam to, no to zostawcie łapkę w górę. No i najważniejsze, subskrybujcie, bo wtedy będę wiedział, że po prostu chcecie więcej takich filmików. No, a ja spadam.